Kochane córcie, z okazji waszych urodzin życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości, zadowolenia z pracy, dużo wyjazdów wspaniałych, mało pracy, dużo wypoczynku i wszystkiego, wszystkiego, co sobie tylko wymarzycie. Żebyście szybko mogły przyjechać do nas, żebyśmy mogli się uściskać, ukochać i zjeść wspaniałego torta. Pa, pa! Cześć! Cześć! Kochane siostry, ciocie i szwagierki, z okazji waszych 30 urodzin chcielibyśmy wam złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Samych szczęśliwych dni, pełnych uśmiechu i miłości. Dobrych ludzi wokół siebie, jak najwięcej pozytywnej energii. Aby każde wasze plany spełniały się po waszej myśli. Gorąco was ściskamy, całujemy i pozdrawiamy. Kochane wnusie, babcia wam życzy dużo, dużo zdrówka, szczęścia, w miłości, małżeństw super. No i Asi, żeby jej się wreszcie oświadczył Heniu, a Madzieńce wesela na 100%. Wszystkiego najlepszego. Mhm. Moje kochane wnusie, niech ten piękny, ważny dzień na zawsze pozostanie w waszych sercu, tak jak i w moim. Niech los darzy wam szczęście, miłości i zdrowiem. Niech spełnią się wasze marzenia. Bądźcie szczęśliwe przy boku wybranych waszych mężczyzn. Te wszystkie życzenia składa wam babcia Helena. Najlepszego z okazji urodzin. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Ja również. Cześć, dziewczyny. Dzisiaj jeszcze nie są wasze urodziny, są dopiero za parę dni, ale z okazji tego, że wasze urodziny się zbliżają, w Berlinie postanowiło zaświecić słońce. No więc tak, 30. Podobno to bardzo ważna data, podobno wkraczacie w najlepszą dekadę waszego życia. Czas kiedy, ojejku, problemy techniczne, czas kiedy jesteście świadome siebie i pewne siebie i wiecie, czego chcecie i znacie po prostu siebie i jesteście jakby true to yourself, więc dajcie znać, czy tak naprawdę jest. No a ja wam właśnie z tej okazji przede wszystkim właśnie tego życzę, żebyście po prostu były takie, jakie jesteście, bo takie jesteście ekstra. Madziu, teraz tak osobiście, Madziu, biję od ciebie po prostu tyle spokoju i ciepła i zdecydowania i jakby właśnie świadomości tego, gdzie jesteś, świadomości tego, co robisz, ale też takiej wspaniałej wrażliwości i refleksji nad światem. Sailor też życzę wszystkiego dobrego w ogóle z okazji urodzin. Sailor, pożyczę dziewczyną wszystkiego dobrego. Chodziłeś im po głowach. Dobra, kot spada. Tak, masz sobie tyle wrażliwości na świat i chęci pomocy, która jest naprawdę godna podziwu i życzę ci, żebyś po prostu zawsze, zawsze miała w sobie tyle energii i świadomości i żeby nic ci tego nigdy nie odebrało. Asiu, tobie z kolei życzę, żebyś zawsze miała po prostu taką wspaniałą, radosną, pozytywną energię do życia. Naprawdę zarażasz, zżera kwiatki, zarażasz nas wszystkich swoim uśmiechem. Zarażasz właśnie tym podejściem, takim po prostu nieskonanym, szczęśliwym i doceniającym to, co jest dookoła, podejściem do życia. Naprawdę jesteś takim pozytywnym duszkiem, którego ten świat bardzo potrzebuje. I życzę ci, żebyś po prostu zawsze miała w sobie tyle zachwytu nad tymi codziennymi rzeczami, które są tak naprawdę, z których składa się życie. Chyba przekroczyłam już mój czas, który został mi nadany. Strasznie źle mówię. Więc jeszcze raz, dziewczyny, ściskam was bardzo mocno urodzinowo. Życzę wam super dnia, mam nadzieję, że się świetnie będziecie bawiły, cokolwiek będziecie robiły i liczę na to, że może jeszcze się w tym roku zobaczymy, mam nadzieję, i może nam się uda jakoś te 30 wszystkim razem, wszystkie razem poświętować. Ściskam was bardzo mocno.
dziewczyny Asic Magic. Chcielibyśmy złożyć Wam najlepsze życzenia urodzinowe z okazji 30. Dokładnie. I życzyć Wam zdrowia i miłości, bo to najcenniejsze. Chłopaki. I dalekich podróży, i dzikich imprez do samego rana. A jeżeli chodzi o wspomnienie, to ja właśnie wspominam nasze spotkanie w pociągu kiedyś, jak wracałem z imprezy. Lekko poturbowany. A moje wspomnienie, właściwie dwa, to oczywiście to związane z Opolem i czasami naszej kampanii wyborczej do samorządu szkolnego. Pamiętacie, VIP, Warta Inicjatywy Partia i nasz sztab wyborczy z Wadimem i Kąciakiem na czele. A drugie takie fajne wspomnienie to nasze imprezy, nielegalne wyjścia. Za każdym razem, Teoś, za każdym razem, kiedy próbowałyśmy wymknąć się na imprezę, to po 5 minutach spotykałyśmy na Krakowskiej panią Iwonkę. Życzymy Wam dużo miłości. Teoś, przyłącza się do życzeń. Nie może się doczekać spotkania z Wami. Dokładnie, czekamy, i zapraszamy, aż przyjedziecie do nas. Buziaki. Do więzy Boża. Pa, pa. Hello, Asha. We miss you a lot. We want to send you a message of a happy birthday in these 30s. This is a new age, new decade. We hope to see you soon. Un beso. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Asha. Cumpleaños feliz. ¡Felicidades, Asha! ¡Que cumplas muchos! Bueno, Asha, esperemos que estés muy bien. Te echamos de menos. Besitos. Que estéis todos bien. Muchos besos. Dios. ¡Feliz cumple, Asha! ¡Gracias por födelsedagen! Un beso muy fuerte. Que pases un día genial. Hola, Asha. ¿Qué tal? Muchas felicidades y espero que nos veamos pronto, ¿vale? Un abrazo muy grande. Dobre, Asha. Felicidades, feliz cumple. Y bueno, que te deseo todo lo mejor y que cumplas muchísimos más. A ver si nos vemos pronto. Asha, muchas felicidades. Bueno, espero que cumplas mucho y que pronto puedas volver por aquí. No sé si adivinarás, porque es de noche donde estoy, pero empieza por B y es un sitio que tú conoces. Bueno, un beso. Asha, feliz 30 cumpleaños. 30 años ya, Siempre se me olvida que tú tienes unos pocos meses más que yo y la verdad es que cuando me enteré me pareció increíble. Nada, simplemente felicitarte los 30 años y nada, estaba recordando justo la primera vez que nos conocimos. No sé si te acuerdas, pero eso fue en Juárez. También ha pasado tiempo desde entonces. Haciendo la entrevista con Sabrina y conmigo, te preguntamos que cuál era tu debilidad, una de tus debilidades, y dijiste, que nunca se me olvidará, dijiste que te enamoras fácilmente. Fue, vamos, eso es lo más auténtico que he escuchado yo en una entrevista de trabajo, y la verdad es que a partir de ese momento supe que iba a ser increíble tenerte en mi vida, y nada, me alegro muchísimo de haber pasado estos 6 años juntos y por 30 años más. ¿Ya? Muchas felicidades, Gordi, ha sido un antes y un después en mi vida en todos los aspectos. Como siempre te doy las gracias, eres espectacular y aún en la distancia te quiero mazo. Nos conocimos cuando nuestro futuro era un poco incierto, que no sabíamos muy bien a dónde iba nuestra vida y conocí a la persona más maravillosa de mi vida y creo que todos los que te conocen tienen esa suerte. Siempre me ha encantado tu personalidad, autodeterminación y tu constancia para todo, sobre todo para el yoga, que yo por mucho que lo intente, nunca lograré doblarme así, luego lo cortamos. Tengo tantos momentos inolvidables contigo y justo los que más recuerdo son aquellos que era más probable que olvidásemos, como nuestras noches de copas en Pachá, en el Teatro Cubano cuando fui a verte a Varsovia, y aunque digan que todo eso es para niños de 18 años, salir, creo que nosotras lo llevamos en el espíritu y nos quedaremos ancladas en esa edad. Te deseo todo lo mejor para este año con los nuevos 30 y muchas felicidades y te quiero mucho. Yo, antes de nada, siento mucho las pintas, esto es lo de tener madre. Me he puesto los pendientes para estar un poco más guapa, pero llevo noches sin dormir. Joe,
Parece mentira que cumples 30 años. Parece mentira que aquella niña, que era muchísimo menor que yo, hoy cumple 30. Te llevo solo 2 años. Y cuando nos conocimos me parecía que entre nosotras dos había una... no sé, 1000 años. Que yo era la madura y tú la niña. Estoy tan feliz de haberte conocido. Estoy tan feliz de haberte contratado. Te voy a recordar cómo empezó todo. Te voy a recordar lo importante que es ser tú misma. Te voy a recordar dónde puedes llegar y llevar un aparente error. Entraste en Juárez, de milagro. Eva no estaba para entrevistarte. Me dijeron, Sabrina, vente súper rápido, que hay una chica polaca que hay que entrevistar. Yo era nueva, Jaime pues estaba ahí y tenía que entrevistarte. Le dije, mira Jaime, tú eres el bueno y yo voy a ser la mala. Cuando entré y vi a aquella chica delgada, guapa no, sacada de una revista, de una puta revista estaba sacada. Estabas guapísima, arreglada. Yo es que entré y dije, joder, menuda pija, ¿eh? Pero bueno, mantengo la calma, Jaime te entrevistó, yo estaba anotando nada en el papel. Y de repente, Jaime, con poca experiencia y siempre, pues todo lo que habíamos leído en internet, que hay que preguntar, te pregunta, ¿y cuál es tu mayor defecto? Te voy a imitar, Joana. Te voy a imitar porque ha sido lo mejor que ha pasado y lo mejor que he visto en mi vida. Me enamoro con facilidad. Mira lo que lleva a un error y nos has convencido. Has sido tú misma y nos has convencido. Nunca cambies. Quédate siempre igual. Mira todo lo que lleva. Mira todos los recuerdos que hemos construido. Y cuando jugábamos al golf en el despacho. Y cuando tirábamos la bolita o la pelota antiestrés de una ventana a otra en Juárez. Y todos los recuerdos. Y la boda, y mi despedida, y las fiestas. Te quiero un montón. Te quiero un montón y de verdad me parece que es que hemos construido una amistad que a pesar de todos los países que has cambiado, porque te has ido de un país a otro y después de todo lo que hemos vivido y nos hemos quedado, o sea, mantenemos la relación y el amor sigue siendo el mismo y la amistad, pues es que al fin y al cabo, pues es esto, lo más fuerte que hay y que no podemos dejar que esto se quede en el olvido. Estoy muy feliz de todo lo que ha pasado, estoy feliz de haberte conocido, me parece increíble que cumplas 30 años, pero... quiero que te sientes ahora, cuando cumples 30 años, que mires atrás y que te des cuenta todo lo que has construido. Todas las amistades que tienes, todos los amigos que están ahí. Yo desde luego siempre estaré aquí. Yo te quiero un mundo. Y ya sabes que es que nunca va a cambiar esto y puedes contar conmigo para lo que sea. Pero también quiero que te sientes y que veas que además de construir todo esto, has encontrado tu media naranja, que es lo más importante. Porque al fin y al cabo, pues... la carrera no es todo, también tienes que estar bien desde un punto de vista personal. Y lo has conseguido. Tienes solo 30 años y todo lo que has construido a tu alrededor y has sembrado ha sido amor y éxito. Te quiero un mundo y siento un montón que no puedas celebrar tu 30 cumpleaños como Dios manda. De verdad. Pero que no estés triste, que aquí estamos todos los amigos grabando algo para ti. Porque es que, mira, la amistad no tiene fronteras. Estamos todos, virtualmente todos estamos contigo. Te quiero muchísimo. Y de verdad, ojalá nuestros hijos puedan jugar juntos dentro de 5 o 6 años. Te quiero y te deseo lo mejor del mundo. Y por favor, imagínate que estoy ahí contigo soplando las velas. Te quiero yo. Te quiero un montón. Muchísimas felicidades. Hi, birthday girls. So, Asha, I hope you don't mind, but I'm gonna speak mostly to Magda from obvious reasons. And Magic, if I had to describe our friendship in just 3 simple expressions, I would say lots of parties, loads of studying, and millions of hours of conversations over a good cup of coffee, of course. But I was also asked to share one good memory with you, and I think we both know that the winner is when you were chasing a thief after a mask ball in Antwerp. So I'm sure everyone knows the story, but Magda was chasing a guy who stole a purse in the middle of the night in a dark alley, and she caught the guy, she hit him with a heel, and she got her purse back with all her belongings, and she was the hero of the night. And I like to share this story because I think it describes your personality very well, which is that you're very courageous, that you never give up,
and that I can always count on you, and that you're crazy. So that's why we always had such a good laugh together. So I hope we will have plenty of opportunities in the future to create more memories. And today, for both of you, I wish you all the best. I wish you to be surrounded by the people that you love and who loves you, and to have more crazy adventures and pursue your dreams and your desires, to have Greek sun and London look and a closet full of shoes. cheers, girls! Happy birthday! Yeah, Magda! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! I'm wishing you the very, very best for your special 30th birthday. Sending you hugs and kisses from Berlin, and I hope this is gonna be a great surprise for you. Kisses, bye bye! Droga Magdo, droga Asiu, wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin. Mam wiele wspomnień związanych z Magdą, między innymi szalone wycieczki, imprezki, również w metrze, a także pyszne śniadania. Jednak najwięcej wspomnień związanych jest z naszym pobytem w Belgii, a tym samym z piwem Krik. Wasze zdrowie, dziewczyny. Stale. Kochana Magda, wszystkiego najlepszego na twoje 30 urodziny. Dużo, dużo zdrowia, szczęścia, słońca. Magda! I miłości. 100 lat na zdrowie i do zobaczenia. Pa, pa. Cześć Witawska, tu Wojtaszczyk. Serdeczne gratulacje. Bardzo się cieszę. W końcu jesteśmy w tym samym wieku. Po 30 się przestaje liczyć. Nie wiem, czy wiesz. Teraz już wiesz. Także bardzo się cieszę. Nareszcie jesteśmy na tym samym poziomie intelektualnym. Będziemy mogły prowadzić rozmowy takie zaawansowane, wiesz, dla dorosłych osób. Także dobra, zostało mi 30 sekund, więc lecę z życzeniami. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim. I to tyle. A oprócz tego realizacji wszystkich marzeń i to, żeby ci się wszystko udawało. Ale pamiętaj, że jeżeli się czasem nie uda dotrzeć do celu jakiegoś, to żeby przynajmniej się przy tym tak dobrze bawić jak w Strasburgu. Madziu. Hej. I Asiu. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Jako świeżo upieczeni rodzice jesteśmy pod wrażeniem waszej mamy. Ja nie wiem, jakbym wykarmiła dwoje naraz, to w sensie to naprawdę szacun. Cieszymy się, że jesteście na tym świecie i mamy z wami wspaniałe wspomnienia z Borowskiej. Oj tak. Picie wina przez 3 tygodnie. Liframilch. Imprezy na Tinderze. Mule. I mule. I bardzo się cieszymy, że jesteście na tym świecie i życzę wam wszystkiego najlepszego, żebyście spełniały marzenia, szczęścia z waszymi facetami. No i dużo dzieci se naróbcie, bo dzieci są super, prawda, Helka? Wszystkiego bliźniakowego, wszystkiego tak dobrego. Wszystkiego bliźniakowego, całusy, dziewczyny, 100 lat. Pa, pa, 100 lat, hej. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Wystarczy. To jest jedyny moment w roku, kiedy śpiewam i na tym poprzestaniemy. Drogi Popku, po tym wstępie muzycznym chciałam przejść do złożenia najlepszych życzeń z okazji, no jakże już okrągłej rocznicy. Przede wszystkim dużo zdrowia, miłości, szczęścia z Henrykiem i z przyjaciółmi. Dużo powodzenia w życiu zawodowym. Powinnam opowiedzieć jedną historię. Mam całą masę historii do opowiedzenia. Właściwie no, znam całą masę historii, które byłyby ciekawe, ale może niekoniecznie odpowiednie, żeby tutaj je umieścić. Na pewno też miarą naszej przyjaźni jest to, że pozwalasz mi te historie opowiadać i ich wysłuchujesz. W każdym razie jedną z moich ulubionych naszych wspólnych historii jest historia pod hasłem: powinieneś być już dawno
całkiem martwy. Akcja tego wydarzenia miała miejsce 10 lat temu, jak miałyśmy po 20 lat, co jest istotne dla oceny naszego stanu umysłu w tamtym momencie. W każdym razie było to wieczorem w klubie, dobrze się bawiłyśmy i zauważyłyśmy, że jest tam też pewien chłopak, który zachował się nieprzystojnie, przychodząc na imprezę z jakąś tam inną dziewczyną niż Asia. Nasza reakcja na to wydarzenie była niesamowicie adekwatna. Mianowicie Asia podeszła do niego, kopnęła go, po czym ja do niego podeszłam, powiedziałam mu, powinieneś być już dawno całkiem martwy, żeby jakoś podkreślić jej działanie i chciałyśmy elegancko opuścić miejsce zdarzenia. Niestety nie udało nam się to, bo była wielka kolejka do szatni i utknęłyśmy, czekając na płaszcze, stojąc 2 metry od niego. Madziu, moja kochana, w tym szczególnym dla Ciebie dniu życzę Ci dużo radości, miłości, szczęścia, żeby uśmiech Cię nigdy nie opuszczał, żebyś zawsze była zdolna realizować swoje marzenia i aspiracje. Bardzo za Tobą tęsknię. Mam nadzieję, że niedługo się będziemy mogły zobaczyć. Pamiętam, jak kiedyś napisałaś mi w pracy karteczkę, że jak już zwariuję, to będziesz mi zmieniała kaftany. To by mi się teraz bardzo przydało. Także mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. A do tego czasu ściskam Ciebie i Asię bardzo mocno i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Kochana Asiu, zastanawiałam się, czego Ci życzyć i tak sobie myślę, Ty już naprawdę to wszystko masz, tak? I za każdym razem, jak się spotykamy, widzę, że jesteś prawdziwie szczęśliwa, więc życzę Ci po prostu, żeby tak pozostało. I zastanawiałam się jeszcze nad jakimś naszym wspólnym wspomnieniem i pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to jak się śmiałyśmy z włosów pod pachami Agnieszki Tomaszewskiej i właśnie takich szczerych momentów, takiej prawdziwej radości życzę nam obu. Buziaki, ściskam mocno. Wszystkiego dobrego. Muchas felicidades para las dos. Un beso. Cześć, kochany Joe'ku. Nagrywam ten filmik po raz 20. Próbuję od samego rana i przyznaję, jest to ogromna sztuka zrobić dobry film i złapać się super w kadrze. Straciłam już nadzieję, że to się uda, więc to będzie na spontanie. Mam nadzieję, że wyglądam przyzwoicie w kadrze. Chociaż Ty na pewno powiedziałabyś mi, jak to zrobić, żebym wyglądała jeszcze lepiej. Nieważne. Joe'ku kochany, chciałabym z całą swoją rodzinką złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia z okazji tych wyjątkowych urodzin. Życzę Ci dużo, 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 dużo miłości. Dużo, 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 dużo uśmiechu. Wspaniałych podróży, pełnych wrażeń, pełnych przepysznego jedzonka, przelanego najlepszym winem świata.
Całuję cię strasznie gorąco i przesyłam buziaczki. Nie myśl sobie, Magiku, że o tobie zapomniałam. Bardzo dobrze wiem, że to też twój dzień, więc podwójnie życzę wam miłości, podwójnie życzę szczęścia, ale i sukcesów w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. Wiem, że przyszły rok będzie bardzo ważny dla ciebie, także trzymam bardzo mocno kciuki, żeby wszystko, co zaplanujesz, się udało, chociaż w sumie nie mam wątpliwości, że będzie idealnie i będzie po prostu jak trzeba, od linijki. Mówię oczywiście o ślubie. Kochana, przesyłam ci moc buziaczków, ściskam mocno i życzę 100 lat. Buźki! Cześć kochane, 100 lat, 100 lat w tym cudownym dniu, 30 urodziny nastały w końcu i co, życzę wam wszystkiego co najlepsze, samych cudownych chwil, dużo, dużo szczęścia, żebyście zawsze były szczęśliwe, zawsze wam tego życzyłam, zawsze wam będę tego życzyć, dużo, dużo podróżowania, dużo przygód, żeby wam się spełniały wszystkie wasze marzenia, nawet te takie najbardziej nierealne, dużo wspaniałych chwil u boku waszych ukochanych mężczyzn. Dziewczyny, nie zmieniajcie się, pozostańcie tymi dziewczynami, które poznałam wiele, wiele lat temu, które pokochałam, które zawsze będę kochać, zawsze będziecie bliskie mojemu sercu. I co? 100 lat! Wasze zdrówko, kochane! Oczywiście od Sławka też wszystkiego dobrego. Buziaczki! Happy birthday, dear Magda! Happy birthday to you! Hello Magda, it's really a shame we couldn't come to London as we planned. But we hope to be there very soon and celebrate your birthday with you in person. Bye! Love you! Höns har fötter, gula rötter, mager som en trana. Den som kysser tösorna, han har en festlig vana. Du är född i Polen, du, Henrik född i Skåne. Kulan är din lille man, kanske blir du hans kone. Du är född i Polen, du, Henrik född i Skåne. Kanske blir din lille man, kanske blir du hans kone. Happy birthday, Asha! Happy birthday, Asha! Sweden. Love Hello. From Sweden. Happy birthday, Asha. Hope you're having a fantastic day so far. I miss you so, so much, and I hope to see you very soon. I can't wait for you to meet Millie. She's sending you a big, big birthday hug as well. Take care and see you soon. Happy Bye. Birthday. It's Henrik's mormor. Hello Magda, here is Austria. Happy birthday to you. I wish you all the best. Or as my Polish great-grandfather would have said, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Ooh, Polish is very hard. However, all the best. Greetings to London. Ciao. In Poland Städten. Da kannte ich ein Mädchen, sie war so schön. Sie war das allerschönste Kind, das man im Fohlen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nicht. Wir sind so blöd jetzt mal. Das ist so abgedreht. Liebe Magda, viele Grüße aus Klingenbach. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und werde mindestens so alt, wie ich jetzt bin. Hallo Magda, auch ich wünsche dir alles Liebe und Gute zu deinem 30. Viel Gesundheit und Zufriedenheit. Na viel Gelächter und 13 versuchen jetzt Klappe, die 14. Hallo liebe Magda, hey!
Anlässlich deines Geburtstages wünschen wir dir alles, alles Gute, alles, alles Liebe, viel, viel Glück und Gesundheit. Susi. Sag was. Alles Liebe. Hab einen schönen Tag. Wir freuen uns. Bis wieder kommen. Alles Gute. Und Opa und Oma. Die anderen Wochen. Okay, wir singen dir jetzt ein Ständchen, die Oma Mitzi fand an. Welches wird es dann? Also, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Magda, zum Geburtstag viel Glück. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Magda. Happy Birthday to you. Okay, also tschüss! Habt einen schönen Tag! Ciao, meine Lieben! Asha, Magda, happy birthday. I hope the two of you get to celebrate even in this crisis. Hope you're keeping well and looking forward to seeing you guys on the other side. It's been a tough few weeks and it might come as no surprise to you, but during this period I've been keeping super dry. Happy 30th birthday, Asha and Magda. Great meeting you over the last year and have a wonderful time celebrating, and look forward to celebrating as well when you get back here. Happy birthday, twins. Wanted to take a quick moment to wish you both a happy birthday. Happy birthday, Magda, my love. And happy birthday also to... So, happy birthday to both of you. 30, very big one. I hope you're both getting spoilt rotten and enjoying every moment of your day. Magda, I can't wait to see you and celebrate it with you in real life very soon, hopefully. Thank you for being such an amazing friend throughout and an amazing person. Happy birthday. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Well, I hope that means happy birthday Polish. I tried to learn how to say, but it's way too difficult. So I'm gonna say it in English, maybe in Italian as well. Buon compleanno. Happy birthday. Happy birthday, Magda. Hope to see you soon. When we can have some socially distanced drinks together in the hopefully near future. So cheers to you and happy birthday. Bye. Happy birthday to my true M&M twinny. I miss you so much. I'm so sad we can't be together to celebrate, but we will party in true M&M style very soon. Love you lots. Obudził mnie dziś głos ptaszyny i usłyszałam, że Madziuni i Asiuni dziś są 30 urodziny. Przyjaciółki i rywalki, życzę wam wszystkiego, o czym zawsze marzyłyście, choć z mojej perspektywy już wszystko macie. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w naszym Dream Składzie i będziemy szaleć, tak jak zawsze, do samego rana. Za Amigos et Rivales. Madziu, Asiu, wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin. Żebyście były zawsze tak piękne i młode, żebyście były mega szczęśliwe z Henryczkiem i z Mariuszkiem, oczywiście każdy oddzielnie. Madziu, tobie również życzę, żebyś miała prawdziwy royal wedding w następnym roku. Samych pozytywnych ludzi wokół siebie i żebyście miały milion powodów do uśmiechu i radości. Buziaki urodzinowe. Hi, Asia. It's very sad that we can't be together, all of us, this year to celebrate your birthday. So because of this, I would like to wish you happy birthday in this virtual way. And for the future, I would like to wish you all the best. I wish you all the fun, health and success, just like in the past 30 years. And should there ever be a pandemic like this one again and you happen to be stranded somewhere, I wish you that it's in such a nice and sunny place with your boyfriend, like this time. So because of this, I hope you have a very good time today, you're enjoying your day, and I'm sure we'll get lots of opportunities to celebrate together in the future. I very much look forward to this. I also look forward to taking more trips, all of us together, like we did to Sicily last year. And I also
really look forward to officially have you as sister-in-law. And with that, I'd like to wish you once again 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. I can't continue to sing this now because I have to go. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A massive happy birthday, Magic, on your 30th. I'm guessing that right now you're enjoying some birthday breakfast, maybe some wonderful toast that Mario has kindly made for you, and drinking some coffee from your neat and humble little coffee machine. Me and Asha, we are locked up here, of course, in our cave here in Athens, but are still happy because we know that we will get to celebrate this together with you guys in the short future. I want to take this opportunity as well to reveal my gift to you. You're going to be the proud owner of a Spotify premium account. I think you've enjoyed mine now for a little bit too long, so I felt that it's time for you to take this step in your life and own your own Spotify premium account. So massive happy birthday. Ciao.